No ale co by pan odpowiedział prezydentowi? Ma pan okazję spojrzeć w kamerę i odpowiedzieć prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który mówi do pana Krzysztofie, niewiele nas różni. Panie prezydencie, jak to się stało, że przez 5 lat, kiedy organizował pan pozorowaną debatę konstytucyjną, nie zaprosił pan nikogo z naszych środowisk do tej dyskusji? Jak to jest, że chciał pan wpisać Unię Europejską do konstytucji? Jak to jest, że znalazł pan czas na spotykanie się z działaczami LGBT, a nie znalazł pan nigdy czasu na spotykanie się z działaczami środowiska wolnościowego, tradycjonalistycznego czy narodowego? Mhm. Jak to jest, że w Komitecie Stulecia Obchodów Polskiej Niepodległości znalazło się miejsce dla partii Razem, a nie znalazło się dla Stowarzyszenia Marsz Niepodległości? Jak to jest, że potępia pan nacjonalizm przy różnych okazjach, opowiada o wielokulturowości i państwie Polin, a nie jest w stanie pan odrzucić żydowskich roszczeń majątkowych ze Stanów Zjednoczonych, tych organizacji. A może dlatego jak to pani... jest, że nie udało się zaproponować przez 5 lat ani jednej konserwatywnej ustawy, na przykład ustawy domykającej system edukacyjny w sprawach LGBT, żeby nie było tęczowych piątków, albo ustawy o pełnej ochronie życia nienarodzonego, albo ustawy o częściowym zwiększeniu ochrony życia nienarodzonego. Jak to jest, że nie udało się doprowadzić do wypowiedzenia konwencji stambulskiej? Jak to jest, że podpisał pan 30 ustaw podnoszących podatki i wprowadzających nowe daniny? Jak to jest, że bez szepnięcia słowa sprzeciwu akceptujemy nowe regulacje unijne, niekorzystne dla nas w energetyce? Jak to jest, że popiera pan zadłużanie pan całej rozmowy. Europy, zadłużanie całej Europy i przyznanie no dobrze, Unii Europejskiej różni was wiele, panie pośle, przepraszam, wchodzę w słowo, bo rzeczywiście nie spodziewałam się, że to będzie aż taka litania.